Okej, chwila, może jeszcze. Zamknij ryj Windows 10! Dobra, tak więc no. Sorry za taki dziwny wstęp, ale hej, już jestem, tak więc no. Hej wszystkim, z tej strony PG, a to jest kolejny nowy let's play na kolejnym moim nowym kolejnym kanale, więc tak. To the moon! Hell yeah! Dlaczego? Ponieważ dużo ludzi mnie męczyło o to, żebym w tą grę zagrał, no nie? A zobaczyłem na stronie How Long to Beat, że można ją ukończyć w 4 godziny, to pomyślałem sobie, czemu by nie zrobić z tego let's playa? Gra jest krótka, słyszałem, że bardzo mocno opiera się na fabule. Właściwie niedużo rzeczy słyszałem o niej. Całe szczęście, ponieważ no... spoilery i co nie tylko. Tak więc no... po raz kolejny mówię, zamknij ryj Windows 10, do kurwy nędzy! Nie przeszkadzaj mi, tak więc no... Jedyne co wiem o tej grze, to to, że to jest przygodówka, że jesteśmy dwoma naukowcami, którzy próbują ulżyć pewnemu człowiekowi na łożu jego śmierci, coś tam pobudzając jego wspomnienia, czy coś w tym stylu. Tak więc, jeżeli chodzi o fabułę, to wiem tylko to. Hell yeah! Tak więc, myślę, że A, i właśnie, gra jest po polsku. Chciałbym jeszcze na wstępie podziękować Shamey Knightowi za udostępnienie mi jej. Dziękuję! Tak więc, dzięki tobie będę mógł nagrać tego let's playa i wszyscy będą mogli się cieszyć. Tak więc no, mam nadzieję, że muzyka zbyt głośna nie jest, bo tutaj w słuchawkach trochę mi nawala. Ale dobra, myślę, że powinno być ok. Tak więc dwie minuty wstępu do... Ups, sorry. Herbata gotowa. Lecimy! Przy okazji, mam nadzieję, że rozdzielczość wam trochę nie przeszkadza, bo gra może być włączona tylko na full screenie i na takim kwadratowym okienku. To jest wkurzające, bo dziękuję deweloperom za tak mało opcji, ale hej. Przynajmniej mam nadzieję, że gra będzie grywalna. To mi przypomina RPG Makera. Czyli jednak będziemy musieli strzałkami łazić. Nie mogę się doczekać tego, kiedy granie uwzględni mojej klawiatury francuskiej. Tak, to mi bardzo przypomina Mario The Music Box. Mam nadzieję, że nie będzie napierdzielania w spację. Neil, co ty narobiłeś? Ej, no przepraszam, starałem się zrobić bohaterski unik przed wiewiórką, która niespodziewanie wyskoczyła na ulicę. I tak ją przejechałeś. O! Przejechałeś ją i na dodatek uderzyłeś w drzewo. Nie martw się, przecież to firmowy samochód. Żartujesz sobie ze mnie, szef nas zabije. Musimy po prostu wiedzieć, że zrobiłem to, żeby uratować mojego szczeniaczka. W sumie jak tak patrzę na to, to chyba oni są z Anglii, ponieważ tam kierownica jest u nas na miejscu pasażera przed niego, a miejsce u nich pasażera jest u nas tam, gdzie jest kierownica i on wysiadł właśnie z prawej części samochodu, więc hura. On je bardzo lubi, prawda? Wydaje mi się, że bardziej lubi koty. Dlaczego świat jest taki skomplikowany? Dobre pytanie. Spoko, wszystko jedno. Niezależnie jakich futrzaków jest fanem, kryzys mamy zażegnany. Dobrze, napiszesz później o tym w swoim raporcie. Zabierz wyposażenie z samochodu i ruszajmy w drogę. Ale ten... Kurde, jednocześnie muszę łazić i z myszką? Już wolę, kurde, klawiaturą. Mam to, zabawmy się. Okej,
starszy technik Sigmund Korp, starszy specjalista do DS podróży w pamięci Sigmund Korp. To wszystko? Ekwipunek. Takie ciężkie pudło musi kryć w sobie coś ważnego. I wy nawet nie wiecie, co tu jest. Zapisz. Hell yeah! Klasyczny RPG makerowy save system. Znak wskazuje inny kierunek do domu. Och, miło z jego strony. To zaraz, to gdzie on jest? Kurde, won. Tędy. Zaczekaj, nie zapomnij o samochodzie. Właśnie chciałem sprawdzić, czy o nim pamiętasz. Jak miło z twojej strony. Okej, wymieniliśmy się rolami. Teraz gram dziewczyną, a chłop za mną chodzi. Tak, tachaj ten ekwipunek. Tylko do tego się nadajesz. Okej, mam nadzieję, że nie będę... Czy to jest kamień spoków? Kto tutaj położył ten głaz? Może to jakiś system zabezpieczeń? Cholera, nie mamy czasu na takie bzdury. Opomiń go! Spróbuj usunąć go z przejścia. Może uda nam się znaleźć jakąś gałąź, dzięki której to podważymy. Zaczekaj. A może po prostu rozejdziemy się do domów i olejemy to zlecenie? Popchnę. W porządku. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Od kiedy głazy się odbijają od ziemi? W ten sposób jak kauczuk? Widziałeś to? Tak! Co to było? Głaz. Na pewno nie głaz. Co ty kurde nie powiesz? Uch, musimy już iść. Później będziemy się nad tym zastanawiać. Szczerze mówiąc, to ja spodziewałem się przygodówki klikanej, że w końcu mamy kursor myszki, nie? A nie czegoś z RPG Makera. Racja. Sterowanie? Chwila. A, okej, możemy cybermychą sterować. Dobra, ale wolę klawiaturą. Mam nadzieję, że nic oprócz spacji i X-a tutaj nie będę musiał wciskać, szczerze powiem. Ponieważ, no... Już to nieraz mówiłem, ale nie mam normalnej klawiatury. A uwielbiam to, kiedy gry na peceta nie biorą tego pod uwagę. Właśnie dlatego wolę grać na konsoli. Ładny widok. Szkoda tylko, że moje okienko jest za małe, żebym mógł nim się nacieszyć. Ja pierdzielę, naprawdę grając w tą grę wracają złe wspomnienia z Mario The Music Box, o mój Boże. Mam nadzieję, że ta będzie o wiele lepsza. Mamo, już są. Jesteśmy! Niezłe miejsce na spędzenie emeryturki, nieprawdaż? W jakimś lesie, jedno wielkie zamczysko. Mogłoby być lepiej. Ja tam się nie skarżę, lubię mieć za oknem las. Nocne zmiany, kochać je czy nienawidzić? Znasz odpowiedź, ty głupi puszczyku. Szykuje się kolejna długa noc. Wiem. I podejrzewam, że nie mają tutaj kawy. Może napoje energetyczne. Zamknij się! Dobra, kurde. A fale oceanu nucą kołysanki.
Więc jeśli będziesz mówić bzdury, to ciężko będzie je usłyszeć. A twoje powieki będą powoli opa. Nie zapomnij sprzętu, kretynie. Nikt mi za to nie płaci. Jestem jedynym chłopem w tej ekipie i tak mnie wykorzystują do prawdy. Akt pierwszy. Nigdy nikomu tego nie mówiłam, ale zawsze myślałem, że są latarniami morskimi. To cholerstwo przy tej ławce to nie latarnia morska? To jakiś potwór? Doktor Watts i doktor Rosalen, nieprawdaż? Dziękuję za szybkie przybycie. Nie ma sprawy, nie jestem najlepszy w kwestii przewidywania zgonów. Jesteś córką pacjenta? Och nie, jestem tylko jego opiekunką. A to moje dzieci, Sara i Tommy. Nie jest to typowa praca od 9 do 5, dlatego Johnny pozwala nam tu mieszkać. Przypuszczam, że ten Johnny to nasz pacjent. Johnny! Johnny, brawo! Słuchaj, jeżeli zlecenie dotyczy dziecka, to nie wydaje mi się, żebyśmy byli tymi, których potrzebujesz. W sumie to się nie dziwię, jak opiekunka jest dziewczyną, w sumie opiekunki to zwykle kobiety. No, widać, do Johnny'ego brawo się wiek podłapał, że tak powiem. Nie, nie, on tylko chce, żeby się tak do niego zwracać. W tej chwili jest na górze ze swoim lekarzem. Chodźcie ze mną. No dalej, bierz walizkę i idziemy. Jeżeli któregoś dnia wysiądą mi plecy, wytoczę ci sprawę o odszkodowanie. Tak trzymać! Zabrano ekwipunek. W porządku, chodźmy na górę, zanim to upuszczę. Czemu to takie ciężkie jest? Co tam takiego jest? Ja chcę zobaczyć. Ok, poszli. To pierwszy dobiegnie do fortepianu, ten na nim zagra. Moonlight Sonatę. To niesprawiedliwe, popchnąłeś mnie! Nie! Wszystko jedno, tak czy siak zagrasz dwie nudne nuty. A szczerze powiem, muzyka w tej grze jak na razie jest bardzo fajna. Zasoby graficzne. No i pixel art też jest całkiem spoko, tylko szkoda, że okienko jest takie małe. Mogę je rozciągnąć? Nie, nie bardzo. Te dzieciaki nieźle grają jak na swój wiek. Hej, jesteś jedną z tych, które zazwyczaj mówią, że nie było czasu do stracenia. A nawiasem mówiąc, ja jestem jednym z tych, któremu zawsze ciąży coś o wiedzę małego meteorytu. Tak, tak. Chodź już. A kurde, ta herbata gorąca. 11. Czy ta wskazówka to kość? Widać, twoja fryzura nie jest już tak fajna jak kiedyś. Jak już żelu nie używasz. Gotowi do instalacji swojego urządzenia? Instaluj. Tak, to zajmie tylko chwilę. No, muszę przyznać, że jestem zaintrygowany. Co to kurde jest za mech? Jesteś pewien, że normalne gniazdko elektryczne wystarczy? Nie martw się, jesteśmy ekspertami. O cholera. To standardowe procedury, musimy być ostrożni. Ja pierdzielę! 21 wiek przy tym wysiada, nieźle. Hologramowe ekrany. W sumie to sam jestem ciekaw, jakby takie, nie wiem, komputery czy telefony z takimi hologramowymi ekranami wyglądały. Jakby działały, to jest coś zarąbistego. Jak on się trzyma? Nie za dobrze. Został mu dzień, może dwa. To mnóstwo czasu. Więc możecie spełnić jego każde życzenie, tak?
Możemy co najwyżej spróbować to zrobić. Lecz zazwyczaj nam się udaje, bo jesteśmy najlepsi. Jakie jest to życzenie? Księżyc. Fly me to the moon and let me play among the stars. Księżyc, on chce polecieć na księżyc. Staruszek chce troszkę zaszaleć, he? Możecie to zrobić? Lepsze lecenie na księżyc niż siedzenie na dupie pod płotem upity. To zależy. Ja mam na myśli możemy. Co nam powiesz o naszym kliencie? Ja nie wiem za dużo. John jest dziwnym człowiekiem. Przez te 2 lata, które mu przepracowałam, niewiele mówił. Był rzemieślnikiem przez większość swojego życia, a jego żona zmarła 2 lata temu. Pewnie dlatego nie mówił zbyt wiele. Może jego żonę znajdzie na księżycu, czy coś w tym stylu. Naprawdę nie znam wielu szczegółów z jego życia. Na litość boską, wiedziałbym o nim więcej, gdybym był jego gazeciarzem. Cicho, rób swoje. Przypuszczam, że jeżeli rozejrzycie się po domu, to znajdziecie więcej informacji. Wydaje mi się, że Johnny nie miałby nic przeciwko temu, przecież sam was w to zaangażował. Zgoda. Spoko, kto z nas zabawi się w detektywa? On już jest zajęty przy maszynie, więc Rosalyn niech to zrobi. Dzięki za propozycję, ale jestem zajęty odciskaniem tyłka na krześle. Racja, do dzieła. Tommy i Sara mogą cię oprowadzić. Prawdopodobnie teraz są na dole przy fortepianie. Dzięki wielkie, ale... Wybrane artykuły z czasopism medycznych. To samo. Pacjent w tym momencie nie odpowiada, ale jest wciąż świadomy. Może nas słyszy. Trudno powiedzieć, jak dużo mu zostało czasu, ale radziłbym się spieszyć. Sio, zajmij się dochodzeniem. Czemu mogę przejść przez to łóżko? Chwila, to? To jest łóżko? Tak, to jest łóżko. Mogę wejść w jego tekstury. Jak miło. Okej, widzę, że coś tam się lśni. Czy to jest survival horror? Dziwi mnie to, że mogę w tekstury wchodzić tutaj niektórych przedmiotów. Nie wiem, czy to jest zamierzone, czy nie. Fajnie, tamtą lampę zapaliłem, a tą mogę zgasić chwilę. O, tą zapaliłem. I tą zgaszę. Dobra. Z nim nie mogę pogadać. Tak więc no, by the way, mam nadzieję, że wasze dni i noce mijają super. Obraz latarni. Obraz przedstawiający kobietę trzymającą coś żółtego i niebieskiego. Obraz przedstawiający jakieś dziwne zwierzę. Obraz przedstawiający 3 rozmawiające postacie. Kurde, ten fotel mnie denerwuje. O, masz być kurde na samej górze, do jasnej cholery, ustawiony. Bo inaczej będę się czuł jak karzeł przy tym biurku. A karłem nie jestem. Czekaj, podejdź do mnie na chwilę. Mam coś dla ciebie. Dobra, nie musisz mi przypominać, jak się steruje. Jeżeli potrzebujesz pomocy, to Tommy i Sara mogą cię poprowadzić po domu. Mam nadzieję, że to nie ten Tom, o którym myślę. Najprawdopodobniej są na dole przy fortepianie. Weź to. Elektrokardiogram Johnego. Dzięki temu będziecie posiadać bieżące informacje o aktualnym stanie Johnego, czyli puls i tak dalej, nie? Dzięki, miałam cię już o to zapytać. Elektrokardiogram Johnego został włączony w menu. Okej, dobrze wiedzieć. Zapisz. Hell yeah! Idziemy dalej.
co możemy innego zrobić. Ten zegar mnie intryguje. Pewnie trzeba będzie coś tutaj ogarnąć z nim. Siema małe skurwysyny. Czego chcesz? Oprowadźcie mnie. Sara i Tommy, tak? Wasza mama kazała mi was zapytać, czy oprowadzicie mnie po domu. Spoko, może i cię odprowadzimy. Może. Oczywiście, kurde, małe bachory jak zwykle będą stawiać warunki. Myślę, że musisz nas trochę zmobilizować. Kopem w dupę? Jak ci się wydaje, Tommy? Ta. Uch, czego sobie życzycie? Chcemy $1 miliard. Ha, jeszcze czego. Albo lizaka, którego schowała przed nami mama. Ta, dokładnie. Te dla małych dzieci $1 milion to samo, to jest to samo co lizak. Lizaka znajdziesz na wyższej półce, do której nie możemy dosięgnąć. Jest w kuchni, mama go tam położyła. Zdobądź go dla nas, a oprowadzimy cię po domu. Jak podzielicie się jednym kurde lizakiem? To jak będzie? Więc? Nie ma chyba żadnego, nie mam wyboru. Moja mama też chowała lizaki na najwyższej półce. Spoko, zdobędę go. Drzwi kuchenne znajdują się po prawej stronie od schodów. Idź już! W tej chwili nie ma sensu iść na górę. Nie. Tak, czasami w tej grze dziwne jest to, że możesz włazić sobie w tekstury. Krzesło przysuń. I po problemie. O. I bez problemu też w tekstury krzesła mogę włazić, no. Albo stolik ten. Bez problemu. Kurde, ten lizak to jest jakiś świąteczny. Czy święty Mikołaj do nas przyjdzie? Obrzydliwe kalorie, co ty nie powiesz. Ale lizaki nie są obrzydliwe. Macie, nażryjcie się, będziecie grube jak prosiaki. Dobra, mam to, czego chcieliście. Dobry, stary lizak! Ale nie potrafię przeczytać tej ikonki graficznej. Jeśli zaraz mnie oprowadzicie, na pewno wam go dam. W sumie to już ma sens, mogą połamać go na dwie części i wtedy się podzielić, bo ja myślałem, że to będzie taki czupa czups czy coś. Okej, to gdzie zaczynamy? Wiem, zacznijmy od pokoju zabaw w piwnicy. Nie lubię tego miejsca. Zbyt wiele okropnych wspomnień zabaw z dorosłymi. Co macie na myśli przez pokój zabaw? Piwnicę rozkoszy! Jest dziwny. Musimy tylko zdobyć klucze. Staruszek ukrył je w książce w bibliotece. A gdzie jest ta biblioteka? To jest biblioteka. Okej, to było szybkie. Klucz do pokoju zabaw znajduje się w najgrubszej książce leżącej na górnej półce szafy. Okej. Ale tu nie ma szafy. Przewodnik pielgrzyma po origami. Heavy Rain! Wykorzystano do stworzenia wielkiej Wikipedii origami jako główne źródło wielkiej wiedzy. Map 3.24.0.10, co? Na temat składania papieru i choć pomija to on niektóre fakty, zawiera wiele niesprawdzonych informacji, a momentami poważnie mija się z prawdą. About paper folding for though is many omissions and contains such that is... To przeczytałem przed chwilą po polsku. Ma przewagę nad swoimi przeciętnymi poprzednikami z dwóch powodów. Po pierwsze, wydany został na papierze, a po drugie, dołączono do niego mnóstwo plastrów, wręcz nieodzownych przy ilości skaleczeń powstających w trakcie korzystania z tej książki. Dla każdego wielkiego mistrza origami najistotniejszą kwestią jest ukończenie każdego origami w 42 ruchach. Na większości turniejów origami nożyce są niedopuszczalne, natomiast dozwolone jest używanie haków. Dobra, to gdzie ta szafa? Tutaj jest? Ja widzę same półki.
Może o biurko chodzi. Tutaj jest tylko pełno książek, nie ma w nich nic interesującego. Ja dowiedziałem się o tym, że w turniejach origami nie można używać nożyc, mały gnojku. Tomi rzucał tu we mnie książkami i nazywał to bitwą na książki. Aż do pewnego dnia, kiedy odrzuciłam jedną z nich tak, że musiał skorzystać z opatrunku, hehehe. Nowe szaty cesarza. Kusko! Może jakieś to nowe szaty cesarza są piękne, jaki wspaniały tren, jaki świetny krój. Nikt nie chciał po sobie pokazać, że nic nie widzi, bo wtedy okazałoby się, że nie wydaje się, że nie nadaje się do swego urzędu, jako że jest głupi. Żadne szaty cesarza nie cieszyły się takim powodzeniem jak te właśnie. Patrzcie, przecież on jest nagi! Zawołało jakieś małe dziecko. Boże, słuchajcie głosu niewiniątka, powiedział wtedy jego ojciec. I w tłumie jeden zaczął szeptem powtarzać drugiemu to, co dziecko powiedziało. On jest nagi, małe dziecko powiedziało, że jest nagi. On jest nagi, zawołał w końcu cały lud. Cesarz zmieszał się, bo wydawało mi się, że jego poddani mają słuszność, ale pomyślał sobie, muszę wytrzymać do końca procesji. I wyprostował się jeszcze dumniej, a dworzanie szli za nim, niosąc tren, którego wcale nie było. Dobrze, że nic innego nie wyprostował. Prawie weszłam na obraz. No i gdzie to jest? Tutaj? Oh, kurde, pierwsza porządna lokacja i już... Te doniczki pamiętam z Mario The Music Box. Dusklight, opowieść o dziewczynie, która zakochuje się w zombie pachnącym stokrotkami narażonym na łagodne światło słoneczne. Uch, może za rok. Klucz. Okej. Okay. To nie jest szafka, to jest półka w takim razie. Ja myślałem, że tutaj szafa na ubrania czy coś. Jest, mam go. Zastanawiam się, czy Johnny faktycznie przeczytał te wszystkie książki. Jakby ktoś zobaczył na to, ile ja mam gier, to by ktoś się zastanawiał, czy ja je wszystkie ukończyłem. Spoiler? Nie wszystkie. Ale we wszystkie przynajmniej zagrałem. Ja i Sara poprowadzimy tutaj bitwy na książki, aż do momentu, gdy jedno z nas potrzebowało opatrunku. Mama kazała nam przestać, ale i tak to robimy. Pani od polskiego by na was się wściekła. Teraz możemy otworzyć pokój zabaw w piwnicy! Nie chciałbym tego robić, ale to jest piwnica, tutaj bawimy się w chowanego. Włącz światło, zanim się o coś potkniesz. Tutaj można znaleźć wiele fajnych rzeczy. Ehe. Spleśniałe książki, spleśniałe wiadra, spleśniały ser. Jednego razu, gdy byliśmy tutaj na dole i nie było światła, Tomi spadł ze schodów. Jej! Wyszczerbił sobie zęba, ale w sumie nic się nie stało, bo i tak wcześniej był już taki... był już brzydki. I dobrze. Niech wie, co to znaczy życie. Szafka wypełniona nieużywaną porcelaną. A tutaj książkami. Pudełka wypełnione kolorowymi papierami. Zamknięta skrzynia. Dobra, gdzie jest... Gdzie są... A, tutaj są drzwi, ale jestem ślepy. Te małe okienko nie pomaga. Tutaj jest jak w jaskini. Króliki? Myślałem, że to kurde kości są. Już to wszystko? Wypchana zabawka przedstawiająca dziobaka. Wygląda ślicznie i na pewno spodoba się Nilowi. Weź.
rozbita pozytywka. Królik z papieru. Jak zrobić z papieru? Okej, dobra. Jak? Co wiecie na temat tych królików?